pies Lucky. Zapewniam was, że sprzedaję znakomite pióra wieczne. Słucham? Dlaczego nie mam sklepu? Jest mi niepotrzebny. Zobaczycie, co potrafi najlepszy na świecie sprzedawca. Dlaczego pan płacze? Źle się pan czuje? Proszę opowiedzieć swoją historię, może będę mogła jakoś pomóc. Moja fabryka zbankrutowała, nie wypłacono mi należności, więc znalazłem się tu. Co produkowaliście? 24-karatowe złote pióra wieczne, najlepszej jakości na świecie. Zamiast panu zapłacić, dali te pióra? Tak, muszę je sprzedać, bo mam na utrzymaniu żonę i 5 dzieci. Kryje się za tym jakieś oszustwo. To pióro to imitacja. Za stary chwyt na oszustwo. To prawda. W tych stronach nikt by się na to nie nabrał. Nie słyszałam o piórach marki Dronio. Largo, largo! Odsuńcie się! Bardzo się cieszę, że zdążyłem. Proszę mi dać wszystkie pióra. Cena nie ma znaczenia. Zawsze kupuję najlepsze rzeczy. Moje ubranie i wszystko, co mam, jest pierwszej jakości. Nawet moje zęby mają platynowe wypełnienia. Ja też nie jestem gorsza. Moja spódnica jest od Valentoniego, a bluzka pochodzi z Francji. Zdaje się, że trochę przesadziłem. Ile pan chce za te pióra wieczne? Tylko milion. Nie do wiary, tak mało? Jeśli będzie miał pan jeszcze takie pióra i po takiej niskiej cenie, wezmę wszystkie. Niech pan nie będzie egoistą, weźmiemy po połowie. Nie, ja biorę wszystkie. Myślę, że on się zna na tych piórach. Właśnie. Moje jest zepsute. Oszuści! Dziękujemy. Przykro mi, ale reklamacji nie przyjmujemy. Nareszcie. Tutaj produkują wieczne pióra. Spójrz, Gancia. Kolejne ich oszustwo. Jesteś pewien? Chodźmy zobaczyć. Zgoda. Tędy. Skończone, Dronio. To jest nowy robot. Jak się nazywa? Rakieta Piuro. Ja wymyśliłem. Natomiast on tylko zbiera części zamienne, które się nie przydadzą. Natomiast to ci się przyda, głupku. Ja tylko żartowałem. Ale ja nie żartuję. To głos do Kurobeja. Co to ma znaczyć? Dlaczego nie padacie na kolana? Tak jest. Mam informacje na temat kamienia do Kuro. Chłopiec imieniem Beck ma psa zwanego Lucky, który wie wszystko o kamieniu do Kuro. Pies Lucky. Chodźmy szybko. To wszystko. Życzę powodzenia. Zaraz wybuchnie. Uciekajmy. Zostańcie. Dlaczego uciekacie? Dlaczego ciągle musimy cierpieć? Bo taki już nasz los. Gotowi, ruszamy. Rozkaz, Dronio.
To, co widzicie, to Melen w Berandzie, otoczona, jak mówi legenda, ogromnymi lasami. Kto wie, co robi teraz Lucky? Przepraszam, czy znasz chłopca imieniem Peck? To ja. Nie znam was. Jestem Yatama. Nazywasz się Peck, więc na pewno wiesz coś o psie zwanym Lucky. Był u mnie, ale teraz został sprzedany. Jak to się stało? Yatamani ci pomogą. Naprawdę? Lubisz Lucky'ego? Bardzo. Ale tata i mama nie lubili go, bo nie był rasą. Ponadto był niesamowicie leniwy. Pewnego dnia złodziej wkradł się do mojego domu. Zatrzymać go. Przeklęty psie, jesteś do niczego. Tata wtedy bardzo się rozgniewał i sprzedał psa. Czy Lucky rzeczywiście nie potrafi pilnować? Jest okropnie leniwy, ale to mój przyjaciel. Bawiłem się z nim. Nie smuć się, Peck. Znajdziemy Lucky'ego. Naprawdę? Przecież ci obiecaliśmy. Grazie. Lucky został sprzedany dziewczynce imieniem Ann. Zjedz wszystko. Ann, siedź ciągle przy psie. Wiem, że właściciel powinien się nim opiekować, ale ty przesadzasz. A poza tym ten pies wiecznie śpi. Tato, dlaczego go obrażasz? To mój ukochany pies. Podoba ci się głupi pies? Wolałbym, żebyś go wyrzuciła. Czy może nam pan oddać tego psa? Che siete? Non vi ho mai visti prima. Siamo il trio Drombo. Jesteśmy e abbiamo molte ammiratrici, sapete? Bene, se volete dobrze, il cane potete prenderlo anche subito. Tato, nie rób tego. Su, vieni con noi, bel cagnolone, andiamo. Oh no, Lucky, presto andiamocene. Ma questo cane è terribilmente pesante. Aspetta, ti aiuto. Dlaczego moi mężczyźni są do niczego? Bojaki Tonsler, pomóżcie mi. Jedna dronia, już biegniemy. Mi hai stufato, cagnone! Mam cię dosyć. Jesteś dobrym psem czy nie? Ma insolente fare così, lo sai? Va via tu! Wynoś się. Oj, 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 come crudele mi sdronio, mi fa tremare di paura. Przejdzie się ze strachu. Dica, per caso, czy przypadkiem nie jesteś zazdrosna? O, bendito! Dimmi subito dove. Powiedz natychmiast, gdzie jest kamień do kura, bo inaczej wyrwę ci wszystkie kudły. O, perbacco, che donna terribile! Chyba postanowił pokazać nam, gdzie jest kamień. Chodźmy. Chcę powiedzieć, że kamień do kuro znajduje się tutaj. Na co czekacie? Kopcie. Rozkaz, dronio. Co to jest? Kość. Zdaje się, że traciliśmy czas. Ośmieliłeś się zakpić nas. Nie ujdzie ci to płazem. Przeklęta bestia. Natychmiast pokaż, gdzie naprawdę jest kamień. Kto to zrobił?
Yattamani. Già, noi. Tak, to my. Da quando esistono gli Yattamani per i malvagi, la vita Szli ludzie più mają trudne życie. Siamo pronti a zawsze jesteśmy gotowi walczyć o pokój na świecie. Nel mondo. A questo è davvero tego już troppo za wiele. Ero solo infatti. Ten ich błysk mógłby uszkodzić mi wzrok. Będziemy walczyć. Jesteście gotowi? Nikt nigdy nie zwycięży trójki Dromba. Mai, mai, non vincerete mai. Nie wygracie z nami. Poniesiecie klęskę. Zapewniam was, że dziś nas nie pokonacie. Zaczynajmy, Jatta Słoniu. Jatta Elefante. Jatta Elefante. Andiamo a vedere. Zobaczymy, który z robotów Jatta będzie walczył. Ancora Jatta. Znowu Jatta Mistrz. Carica. Drżyjcie, Drombo. Nadjeżdża Jatta. Wymawiaj prawidłowo, inaczej trudno będzie ci znaleźć męża. Za dużo sobie pozwalasz, bojaki. Przestań mnie policzkować. Naprzód, Jatta mistrzu. Ora ti faccio vedere io. Ale cios. Zapłacicie za to. A teraz ogień. Ale się. Jatta mistrz jest w opałach. Weź swój wzmacniacz. Jatta słoniu, zgaś ogień i ocal Jatta mistrza. Już się robi. Dziękuję. Teraz roboty niespodzianka tygodnia. Oto roboty kandyzowane. Campione. Robot canditi. Oh no, povero Jatta campione, sono riusciti a distruggerlo. Abbiamo vinto, abbiamo vinto, viva, viva, viva. Takiego sukcesu jeszcze nie mieliśmy. Szybko, złapmy ich. A teraz nasze roboty. Ora è venuto, robot flagello, prendili. Chyba my też mamy kłopoty. Może lepiej wrócić do domu? Cicho bądź. Co zrobimy? Może rzucimy to na nich? Nie mogłeś wymyślić czegoś lepszego? Spójrzcie, co oni robią. Szybko. To jest bez sensu. Nie narzekaj, tylko rób to samo. Szybko, Janet. Kto skończy pierwszy, wygra. Pamiętaj, Tonce, kto skończy pierwszy, wygra. Zgoda. Szybciej, Gancian. Jeśli zaraz czegoś nie zrobimy, będziemy mieli kłopoty. Tylko ty możesz nam pomóc. Idź ukraść części. To jest robot złodziej. Można go wykorzystać na 1000 sposobów. Naprzód, do ataku. Nasz wielki bohaterze, ruszaj do walki. Nikt mnie nie zwycięży, zrobię z ciebie miazgę. Naprzód, wszyscy jesteśmy z tobą. Doskonale. Co robimy? Nie martw się, Janet. Części robota kandyzowanego zostały w zębach przeciwnika. Części te łączą się ze sobą i powstają roboty niszczyciele. Zrobione.
Ecco fatto. Ma Mizronio, patrzy w naszą stronę. Eccolo che arriva. Mimo że jest mały, jest okropny. Idzie w naszym kierunku. No, buon sapore, ti avverto, Non è stato tranquillo con quello in giro, ecco. Non guardate, vi prego, Nie non patrzcie. Guardate. Sei solo un dannato di un tuo. Jesteś gorszy niż prosiacze. Perciò vai all'inferno. Zaraz wybuchnie. Drogo za to zapłacicie. Przestań narzekać. Uciekajmy. Zaczekaj. Udało się. Zwycięska pozycja. Jatamen! Jata campione! Jata elefante! Lucky! Cieszę się, że cię widzę. Dotrzymaliście obietnicy, dziękuję wam. Ja też dziękuję. Widzisz, Beck? Lucky wrócił. Jesteście rodzicami Becka? Tak. Beck był smutny, jak sprzedaliśmy Luckiego. Prawie nic nie jadł. Był przywiązany do psa. Wstyd nam, że nie próbowaliśmy zrozumieć pragnień Becka. Mamo, tato, czy mogę zatrzymać psa na zawsze? Oczywiście. Od dziś należy do naszej rodziny. Dziękuję. Wszystko dobrze się skończyło. Lucky, nie wiesz przypadkiem czegoś o kamieniu do Kuro? Dziękuję, ale to zwykły plastikowy talerz. Do Kuro Bay znów się pomylił. Ej, voi! Zatrzymajcie się! Okazało się, że kamień do kuro to zwykły plastikowy talerz Luckiego. Dłużej nie wytrzymam. Czy kiedykolwiek dopisze nam szczęście? Nie mów tak. Dzisiaj nie będę was karał. Jesteście zaskoczeni? Naprawdę? Poważnie. Poczęstuję was pieczenią. Mam złe przeczucie. Do Kuro Bay jest bardzo uprzejmy. Zaprosił nas na ten piknik. Muzyka. Idź do diabła, do Kuro Bay. Jak miło widzieć Luckiego z Beckiem. Bene, amici. Przyjaciele, opiekujcie się zwierzętami. Jataman i jego drużyna będą kontynuować walkę o sprawiedliwość.